Ale wracamy do programu Witaj Wielkopolsko i do pierwszej rozmowy już teraz przechodzimy z gościem tego właśnie programu, bo szalenie ciekawa inscenizacja historyczna przed nami, razem z nami. Stanisław Piechota, wójt gminy Miedzichowo. Witam pana, dzień dobry. Właśnie, inscenizacja historyczna boju o Miedzichowo. Proponuję, byśmy na początek tej rozmowy przenieśmy się nieco do tych historycznych czasów. No mamy dokładnie 11 lutego roku 1900. 19. Co się wtedy wydarzyło? Jak to wyglądało? Front zachodni, no i kompania Grodziska wyrusza w kierunku Czciela, ponieważ tam jednostki niemieckie strzegły ważnej trasy kolejowej między właśnie Czcielem a Międzychodem. Ale na drodze było Miedzichowo. Mała miejscowość, obecnie licząca 450 mieszkańców, ale tam też były jednostki niemieckie. No i powstańcy próbowali zaatakować i odbić z rąk niemieckich właśnie Miedzichowo. Odbyło to się z nocy z 10 na 11 lutego 1919 roku. No niestety, nad ranem atak odbył się, ale pewne nieporozumienia wśród powstańców, nieznajomość terenu, topografii spowodowała, że część oddziału zgubiła się, nie trafiła na czas. Też Niemcy zauważyli ten atak, no i bardzo silny ogień z karabinu maszynowego, miotaczy min, spowodował, że nie udało się odbić z rąk niemieckich Miedzichowa. Podczas tych walk, jak się okazuje, była to jedna z większych bitew frontu zachodniego. O czym niewielu wie. O czym niewielu wie, bo zawsze traktowano Miedzichowo, że jakaś potyczka. Ale liczby wskazują na coś zupełnie innego. Otóż podczas tego boju zginęło 10 powstańców, 11 zostało rannych i 19 zostało wziętych do niewoli. Także to świadczy, te liczby świadczą o dużym wydarzeniu podczas właśnie działań powstańczych w 1919 roku. Na tyle oczywiście dużym? Bój, no niestety Miedzichowo nie zostało odbite, no ale po kongresie już Wrocławskim wróciło z powrotem do macierzy. Wrócę do tego stwierdzenia, na tyle duże to wydarzenie, że wy postanowiliście teraz to zrekonstruować. Tak. To jest nie po raz pierwszy. 4 lata temu, kiedy obchodziliśmy 95. rocznicę boju, w ogóle tego boju Miedzichowo, ale i powstania wielkopolskiego, postanowiliśmy, znaczy zaproponowałem, żeby rekonstrukcja, ale bardzo szczegółowo odtworzyć ten bój. I to się udało. No oczywiście sami w tym nie braliśmy udziału, dlatego pozwolę sobie skorzystać z tego. Bo to grupy rekonstrukcyjne, które nas tutaj nam były pomocne. I to było Towarzystwo Działań Historycznych imienia Feliksa Pięty, Wronieckie Towarzystwo Historyczne. Te grupy również teraz będą występowały. Grupa Rekonstrukcji Historycznej Kreł z Poznania, Grupa Rekonstrukcji Historycznej East West z Opalenicy, Drużyna Tradycji 70. Pułku Piechoty z Pleszewa, następna grupa rekonstrukcyjna z Poznania EKA, grupa śremska rekonstrukcyjna, ale również mamy rekonstruktorów z Gdańska, Malborka, a nawet z Niemiec. Czyli przyjeżdżają z różnych regionów Polski. Zainteresowanie właśnie tym wydarzeniem jest dość spore. Trudno jest przygotować taką rekonstrukcję, panie wójcie? Jeżeli ma się takie wsparcie wśród rekonstruktorów i, mówiąc kolokwialnie, zapaleńców, to można wszystko zrobić, naprawdę. I tutaj mam duże wsparcie. No i duże wsparcie mam od pracowników urzędu, bo to nie mamy Centrum Kultury, my musimy jako urząd tym się zajmować. Więc tutaj duże wsparcie ze strony pracowników, pani sekretarz Karoliny Łozeckiej, więc naprawdę bez tego nie można by nic zrobić. Jak to będzie wyglądało technicznie? Bo to pewnie jest ten moment, w którym można zachęcić wszystkich tych, którzy właśnie rekonstrukcje historyczne lubią, smakują, poznają te miejsca nie dla wszystkich odkryte. To jest właśnie ten moment, by ich do przyjazdu także zachęcić. Tak, to prawda. Nawiążę jeszcze do tego poprzedniego, kiedy 95. rocznicę mieliśmy i rekonstrukcję tego boju, to zainteresowanie było
duże, bo zebraliśmy około 1000 osób, czyli jak na miejscowość, która liczy te 450, to już jest sporo. Teraz oczywiście wystąpiliśmy i do oddziału poznańskiego telewizji o wsparcie medialne. No i mamy plakat promujący tą naszą uroczystość. Uroczystość rozpocznie się o 11:30 mszą świętą ku czci powstańców wielkopolskich, gdzie już nasz znany, myślę, regionalista pan Zdzisław Kościański wprowadzi nas w atmosferę powstania wielkopolskiego i działań na froncie zachodnim. Następnie po mszy w takim przemarszu z udziałem orkiestry dętej lwóweckiej udamy się pod obelisk do szkoły podstawowej w Miedzichowie imienia powstańców wielkopolskich. I tam będzie uroczysty apel poległych, złożenie wieńców. No i po tej uroczystościach na polach właśnie miedzichowskich, w pobliżu właśnie tego obelisku, gdzie mamy tablicę upamiętniającą powstańców, którzy zginęli, odbędzie tam się inscenizacja. Będzie ponad około 50 rekonstruktorów, więc myślę, że to już świadczy o randze tego boju. Wszystko to, co rekonstruktorom także na co dzień towarzyszy, czyli pewnie pirotechnika, karabiny, ale i ludność cywilna się pojawi. I co ciekawe, po raz pierwszy nasza młodzież włączyła się w to i w ramach tych grup rekonstrukcyjnych jako ludność cywilna będzie brała udział w tej inscenizacji. No właśnie, bo to jest też szalenie ważne, by młodzież tymi historycznymi wątkami także i zarażać. Pan o tej historii mówi z wyjątkową pasją. To takie pana zajęcie również pozaurzędowe, powiedzmy? Chyba tak, ale chociaż jestem... Byłem nauczycielem, znaczy nauczycielem jestem geografii, tak? Wójtem się bywa, a nauczycielem się jest do końca życia i geografia jest moją taką pasją. Natomiast trudno oddzielić geografię od historii. No nawet biorąc pod uwagę działania tego boju o Miedzichowo, bez znajomości topografii, terenu, no właśnie doszło do takiej sytuacji, a nie innej. Więc ta geografia jest bardzo ważnym elementem. Historia również bo rozpoczęliśmy jak gdyby obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości, ale i boju Miedzichowo, wydaniem książki po raz pierwszy. To jest Gmina Miedzichowo na szlakach dziejów. Traktuję to jako wstęp do dalszych badań nad Bolewicami, Miedzichowem. Ale badania pokazały, że każda z 21 miejscowości, która znajduje się w gminie, wymaga osobnej monografii. I tutaj sięgnęliśmy od czasów średniowiecznych do współczesnych. Pojawiały się nowe wątki, na które też chciałbym zaprosić, bo jesteśmy na etapie budowy skansenu, gdzie będziemy odtwarzać wytop rudy darniowej, ponieważ gmina Miedzichowo kojarzy nam się z miedzią, ale początki to są związane z rudą żelaza, darniową rudą żelaza, gdzie wydobywano i przetapiano w specjalnych piecach, tak zwanych dymarkach. Znamy dymarki świętokrzyskie, ale tutaj pod bokiem mamy takie stanowiska i kuźnice, i stanowiska dymarskie właśnie w Miedzichowie. I to staramy się odtworzyć. Bogato ilustrowane wydawnictwo, tak. Także zdjęciami właśnie, co pokazujemy naszym widzom, zdjęciami historycznymi, nie tylko te współczesne, ale piękne również historyczne fotografie. I co ciekawe, jedna z części tej książki to są relacje, wywiady z mieszkańcami, których niestety część już nie ma, więc ocaliliśmy od zapomnienia historię opisaną przez naszych mieszkańców. Oni rozpoznają się w tej książce. Także ja również jestem współautorem tej książki, więc chciałbym to bardzo tak osobiście do tego podchodzę i promować, ale myślę, że jest to wstęp do dalszych prac nad nieznaną do tej pory ziemią miedzichowską. Jak te dalsze prace mogą wyglądać w jakiejś perspektywie? Oczywiście, rozszerzenie. To jest wywołało dyskusję, bo taki był cel, tak? Bo wiadomo, że przygotowując się do pierwszej publikacji, nie byliśmy w stanie objąć wszystkich zagadnień. I każdy, kto teraz, bo promowaliśmy tę książkę we wrześniu, każdy z mieszkańców mógł to otrzymać, nie tylko z mieszkańców. No i to wywołuje dyskusję. A można było jeszcze pod kątem takim spojrzeć, a nie uwzględniliście jeszcze aspektu, bo w tym budynku była kiedyś poczta, prawda? I to powoduje, że
ten zakres badań może się w perspektywie rozszerzyć. Czyli gdzieś tam każdy ten kamyczek jeszcze dorzuca, tak. I to może być później efekt jeszcze większy. Jeszcze większy i zdecydowanie. Ale panie wójcie, póki co zaprośmy raz jeszcze zatem na to, tak, o czym mówimy. 9 lutego, godzina 11:30, początek tych uroczystości, mszą świętą, rozpoczęcie. I główne uroczystości, podglądam, to są od godziny 13 do 15, inscenizacja boju. Myślę, że bardzo oprócz inscenizacji, która jest tym głównym wydarzeniem, gdzie skupi, myślę, uwagę mieszkańców, ale i gości, bo zapraszamy wszystkich chętnych, aby zobaczyć i poznać bliżej historię powstania wielkopolskiego, taką bliższą nas. Ale oprócz tego mamy przygotowane ogniska, gdzie będzie można się ogrzać, ale zjeść przy ognisku powstańczą grochówkę. I pośpiewać. I pośpiewać, bo mamy zespół nasz Bolewiczanie, będzie już śpiewał pieśni patriotyczne, gdzie będą przygotowane śpiewniki, każdy będzie mógł się do tego dołączyć i wspólnie śpiewać. Stanisław Oczywiście, Piechota. Przepraszam. Muszę bardzo to proszę, dodać, króciutko. Bo zakończenie to będzie wspólne zdjęcie z lotu ptaka wszystkich uczestników tego wydarzenia. Stanisław Piechota, wójt gminy Miedzichowo, zapraszał państwa właśnie do Miedzichowa na setną rocznicę boju o Miedzichowo. Inscenizacja właśnie tego wydarzenia, 9 lutego, polecamy państwa uwadze. No i w tym nurcie powstańczym jeszcze przez chwilę pozostaniemy. Warto przypominać sobie, warto mówić o ciekawych wydarzeniach, które przy udziale także i Poznańskiego Ośrodka Telewizji Polskiej zostały zrealizowane, a zatem Wielkopolanie śpiewają Niepodległej. Przypomnijmy sobie ich rozmowę. Wierz czysty na straży, wierz.